To już 30 lat? Niemożliwe. Kiedy to w ogóle minęło? Codzienność radiowa moja, można by było z różnych stron oczywiście na nią patrzeć, od strony na przykład wyciągniętej piżamy i tych godzin przy komputerze, które trzeba spędzić, żeby przygotować program popołudniowy, kiedy już Państwo słyszą tylko 3,5 godziny tego programu. Telefony, maile z reporterami, jakaś burza mózgów, to chociaż czasami zabiera bardzo dużo czasu, takiego trochę też prywatnego, to jest bardzo miły proces, ale moja codzienność radiowa to popołudniowe magazyny informacyjne, Przystanek Podlasie. Przez wiele, wiele lat były to także inne aktywności. Książki pozostały do dzisiaj, audycja Ex Libris, której można słuchać od poniedziałku do piątku razem z Joanną Kuczborską. Mamy przyjemność przygotowywać dla Państwa te audycje. A tak na przestrzeni 30 lat, no bo od 30 lat jestem w radiu, to była i gospodarka rynkowa, i poezja, i słynna audycja Serce jak obłok z szeroko rozumianą kulturą, literaturą, muzyką i wszystkim, co tylko w ogóle w słowo kultura da się włożyć. To były też audycje poświęcone katolickiej nauce społecznej przez kilka lat razem z księdzem Jackiem Świątkiem. I pewnie można by było bardzo wiele tych rzeczy wymieniać, ale to też spotkania, przede wszystkim cudowni goście, z którymi można rozmawiać o wszystkim, od spraw duchowych, poprzez podróże, sprawy kulturalne, kulinarne itd., itd. Więc ta codzienność radiowa jest bardzo złożona i muszę Państwu powiedzieć, że ja trochę nie oddzielam chyba tej codzienności radiowej od codzienności nieradiowej, bo tak to się jeszcze złożyło, że kiedy weszłam tu 30 lat temu, dokładnie 27 lipca, więc to było tak 18 dni potem, jak radio ruszyło, to też na korytarzu radia spotkałam swojego obecnego męża, więc ta codzienność radiowa przenosi mi się też do pieleszy domowych. Ma to swoje minusy, ma też trochę plusów. No to wspomnienie, o którym już powiedziałam, czyli to pierwsze wejście do radia i ten blondynek z grzywką w krótkich spodenkach, który na progu radia stanął i zapytał, o co mi chodzi. Wtedy jeszcze nie wiedziałam do końca, o co nam będzie wspólnie chodziło, ale przyszłam z ciekawości, bo radio zawsze mnie interesowało. To była moja pasja od dziecka. Ja czytałam książki, owszem, z latarką pod kołdrą, ale też słuchałam bardzo, bardzo dużo radia i w zasadzie żyłam w tym radiowym środowisku jako słuchaczka, więc kiedy się dowiedziałam, że w Siedlcach radio ruszyło, musiałam to zobaczyć. Spotkałam kolegów na ulicy, oni powiedzieli, chodź, radio jest w Siedlcach. Weszłam, no i pierwszą osobą, którą spotkałam, był Andrzej Ilczuk, mój obecny małżonek od 20 już lat. Więc to jest wspomnienie na pewno wywołujące uśmiech, czyli pierwszy kontakt z radiem. Potem dużo tych wspomnień. I może zaskoczę, ale to są też wspomnienia rzeczy trudnych. Ja się uśmiecham z perspektywy czasu do rzeczy, które były bardzo trudne do przepracowania w radiu i od strony takiej organizacyjnej, i od strony międzyludzkiej, jakieś zalewania nas przez deszcz padający, jakieś sprawy związane z problemami technicznymi, bo kiedy uda się przezwyciężyć te trudności na różnych płaszczyznach, to wtedy jest ogromna satysfakcja. I dla mnie radio jest takim żywym organizmem, które cały czas pulsuje, więc uśmiecham się, kiedy uda się wrócić do tego równego rytmu pulsowania. A to czasami jest bardzo trudne, ale przynosi ogromną satysfakcję. Państwo wiedzą, o czym ja mówię, bo to w życiu nam się często zdarza. I to są te wspomnienia, które wywołują uśmiech, a ponieważ jest ich bardzo dużo, trudno by mi było wybrać teraz jedno. Na pewno wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II. To był taki czas, kiedy wszyscy byliśmy na najwyższym poziomie jakby mobilizacji, nie spało się wtedy chyba ze 3 doby, to jest na pewno wspomnienie wywołujące uśmiech. Na pewno to są spotkania z gośćmi, którzy w jakiś sposób potem zafunkcjonowali też prywatnie w moim życiu i z tego wyszły jakieś piękne projekty. To są też ludzie, którzy się przewinęli przez radio, przyjaźnie, takie bardzo ważne relacje, które trwają, niektóre już nie, więc tych uśmiechów jest bardzo dużo. Że mnie nie widać? Tak, to był świadomy wybór, radio, nie telewizja. Ja lubię intymność radia, czyli lubię ten kontakt jeden na jeden, bo moi mistrzowie dziennikarstwa uczyli mnie, że radio to jest spotkanie z jednym człowiekiem. Ja oczywiście cenię sobie rzeszę naszych słuchaczy, bo wiem, że jest ich bardzo, bardzo dużo,
ale kiedy mówi się w radiu, to się mówi do jednego człowieka i chce się spotkania z jednym człowiekiem. I wydaje mi się, że to jest to, co ja najbardziej lubię w tej pracy. Zresztą ja nie ukrywam, że lubię atmosferę studia zdecydowanie bardziej niż na przykład studia plenerowego, gdzie jest mnóstwo rzeczy rozpraszających. Lubię skupienie w radiu, to, że można zejść głębiej. Kiedy rozmawiamy, że nie ma pośpiechu, nie ma pędu, że można się zatrzymać, zastanowić, więc chyba to jest to, co mnie do radia przyciąga. Muzykę lubię w radiu, to jest też ta rzeczywistość, która do radia mnie przyciągnęła. Teraz oczywiście technologia poszła do przodu i ta muzyka jest tłem do treści, które przekazujemy, ale przez długi, długi czas w tej 30-letniej pracy ona odgrywała bardzo ważną rolę. No i lubię ludzi w radiu, zarówno słuchaczy, i ich świat, ich problemy, to, że możemy w nie wejść, jak i to, że tworząc radio jesteśmy w zespole. Chociaż z jednej strony ta intymność jest bardzo ważna, to z drugiej strony jednak to, że ten intymny świat radiowy możemy tworzyć wspólnie i ten wspólnotowy charakter, bardzo zróżnicowany i czasami wcale niełatwy, też jest dla mnie bardzo ważny i to też bardzo lubię, że możemy być tak strasznie różni w tym, bo to jest bogactwo tego, co możemy Państwu potem na antenie przekazać. Cisza. W bardzo wielu wymiarach i to jest ta cisza, która zdarza się na antenie, jest no, tak zwaną wpadką radiową i Państwo słyszą, że coś jest nie tak, nas nie słychać, coś się dzieje. I to jest wtedy stres dla realizatora dźwięku, dla osoby prowadzącej, która zazwyczaj musi z tego jakoś wybrnąć. Taka cisza, kiedy rozmawia się z kimś i trudno znaleźć wspólny język, to jest cisza, kiedy jesteśmy znowu w tym wspomnianym zespole i rodzą się jakieś nieporozumienia i jakby nie można tego zwerbalizować, nie można tego wyjaśnić, a trzeba, żeby iść dalej do przodu. Ale to jest też ta cisza, której ja bardzo w życiu szukam i radio czasami ją z głowy zabiera w takim życiu prywatnym i to też jest najtrudniejsze zadanie, żeby umieć znaleźć w tej głowie spokój na taką codzienność i trochę te radiowe rzeczy umieć odstawić. Po pierwsze, a po drugie, jeżeli tej ciszy w głowie nie będzie, to nie będzie też dobrego programu. Nie będzie jakości, nie będzie pomysłów, nie będzie kreatywności, więc ta cisza pod każdym względem w radiu jest najtrudniejszym zadaniem. No, codzienność jak Ewangelia, ale tutaj także można by było mówić bardzo, bardzo dużo. Myślę, że największą wartością naszego radia jest połączenie lokalności z misją katolicką, z duchem katolickim. Katolickie Radio Podlasia i tak było od początku, żeby zejść z wartościami, jakie niesie Ewangelia, do codzienności, czyli nie zaniedbywać tego wszystkiego, co jest ważne w sferze lokalności i codziennego życia mieszkańców naszego regionu. Przypominam, że jesteśmy największą rozgłośnią regionalną w Polsce, rozgłośnią jednocześnie katolicką, która się przez wiele, wiele lat przemian radiofonii katolickiej jakby oparła takim przemianom, które doprowadziły do likwidacji wielu stacji radiowych i do tego, że ich rola została bardzo ograniczona. No oczywiście można by było tu długo na ten temat mówić i przypominać tą skądinąd piękną i dynamiczną historię rozwoju radiofonii lokalnej, katolickiej w Polsce po przemianach ustrojowych, ale myślę, że nie ma co teraz poświęcać zbyt dużo czasu temu tematowi, może będą ku temu inne, lepsze okazje. Więc ja bardzo cenię sobie to, że można te dwa aspekty połączyć. Muszę powiedzieć, że trochę kłóciłabym się ze sformułowaniem tego pytania, dlatego że to nieważne, że jest się dziennikarzem Katolickiego Radia Podlasie, wbrew pozorom. Może ktoś się teraz żachnąć albo powiedzieć, że no jak to. Ale ja jestem tego zdania, że najpierw trzeba być dobrym człowiekiem, a potem trzeba dobrze wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Jeżeli ktoś się zdecydował być dziennikarzem, to mnie tak uczono, ja jestem stara szkoła dziennikarska, to powinien być człowiekiem,
w pracy, który stara się być maksymalnie obiektywny. Teraz bardzo modne jest dziennikarstwo opinii. Ja jestem jeszcze wychowana na dziennikarstwie faktów. I dla mnie prawda jest najważniejsza w byciu dziennikarzem. Zdecydowałam się na pracę w Radiu Katolickim, dlatego że jestem osobą wierzącą i chcę również, żeby ten aspekt mojej prawdy życiowej wybrzmiewał na antenie. Ale myślę, że przede wszystkim być dziennikarzem Katolickiego Radia Podlasie to być autentycznym. Więc jeżeli jeszcze nie jesteśmy idealni, jeżeli jeszcze nie jesteśmy osobami, które są w pełni ukształtowane w wielu aspektach, a kształtujemy się do końca życia, tak wierzę w to, to nic, to dobrze. Nawet jeżeli się potykamy, robimy błędy, jeżeli nasze nawet wystąpienia antenowe nie do końca są idealne, albo może za 5 lat będą zupełnie inne, radio jest ciągłą zmianą, nasze życie jest ciągłą zmianą. I myślę, że to, co wcześniej mówiłam, że codzienność jak Ewangelia, że ta autentyczność i bycie po prostu prawdziwym, bycie sobą jest dla słuchacza największym atutem. Bo i możemy oczywiście zacząć udawać, że jesteśmy idealni i mówić rzeczy, w które do końca nie wierzymy. Tylko czy ktoś będzie chciał wtedy takiego radia słuchać? Myślę, że nie. Więc przede wszystkim trzeba być dobrym człowiekiem, być dobrym dziennikarzem. I na tyle, na ile jest to możliwe, umieć przekazać to, co ważne w mojej wierze, słuchaczom, jeżeli pracuję w Katolickim Radiu Podlasie, ale też korzystać z tego, co radio daje, z tego środowiska i słuchaczy, i pracowników, gdzie możemy wspólnie dojrzewać również w wierze. To jest dla mnie bardzo istotne. Trudne pytanie. Wydaje mi się, że radiofonia w ogóle zejdzie do sieci, chyba że nastąpi jakiś cywilizacyjny przewrót i będziemy mieli renesans radia w klasycznym tego słowa znaczeniu. I to już nieważne, czy katolickie radio, czy każde inne radio. Mogłabym oczywiście mówić o tych marzeniach, które mam w związku z tym, jakbym chciała radio widzieć za 30 lat. Chciałabym, żeby to nadal było dzieło tworzone przez ludzi, żebyśmy nie musieli wszyscy indywidualnie nadawać z oddzielnych domów. Tak bym chciała i chciałabym, żeby zawsze byli słuchacze, którzy będą potrzebowali tych treści, żeby zawsze był ten dialog, co będzie za 30 lat. Nie wiem, a z drugiej strony to tak krótko, bo przecież te 30 lat, które minęły, to ja nie wiem, kiedy minęły. Katolickie Radio Podlasie, 101,7 FM. 101 pomysłów na 7 dni w tygodniu.